Szacunkowa stopa bezrobocia w kraju nadal utrzymuje się na poziomie jednocyfrowym. Na terenie powiatu Kutnowskiego niestety ten wynik jest wyższy. W październiku było to 13,5%, w województwie łódzkim niewiele ponad 10%. Zarejestrowane w Powiatowym Urzędzie Pracy były 5524 osoby, z czego 10% przysługuje prawo do zasiłku. Na pewno niepokojącym i trudnym tematem dla nas jako Urzędu Pracy jest fakt, że 56% to są kobiety. A kobietom e, trudniej jest znaleźć e, miejsca pracy e, i jak obserwujemy i podsumowujemy oferty pracy, co do tego, no, e, kto jest zainteresowany, to na pewno e, mniejsza liczba tutaj, e, po prostu kobiety mają trudniej na, na naszym powiatowym rynku pracy. Problemem jest wiek osób bezrobotnych i głównie ten aspekt był brany przez Urząd Pracy pod uwagę przy aplikowaniu o środki zewnętrzne. Zarejestrowanych jako bezrobotnych jest dużo osób w wieku produkcyjnym. W granicach 18-34 lata, czyli tak naprawdę ci wszyscy ludzie, którzy powinni pracować i rozwijać się zawodowo, to jest 43% ogółu bezrobotnych, czyli generalnie bardzo duży wskaźnik. I programy, które będziemy myśleć na 2016 rok, dla nich przede wszystkim muszą być skierowane, żeby oni wypracowywali yy dochód. Niepokojąca jest również dość duża liczba osób powyżej 60 roku życia z wykształceniem zawodowym i poniżej. Dobra informacja jest taka, że stosunkowo mało jest osób zarejestrowanych jako bezrobotni z wykształceniem wyższym. Jest to 8,8%, a więc mniej niż w województwie łódzkim. Chyba największą bolączką jest poziom bezrobocia na wsiach, a może to wynikać z faktu, że nasz powiat jest powiatem, gdzie dominują tereny wiejskie. Mamy no w zasadzie Kutno i, i, i dwa miasta, tak, a jeszcze to są tereny wiejskie. To też rodzi problem, między innymi problem z yy, kierowaniem osób do pracy, bo jeżeli mamy ofertę w jednym końcu powiatu, to przecież z drugiego końca często jest tak, że osoby nie mogą dojechać i ze względu na dojazd nie mogą podjąć danej pracy, mimo że kwalifikacje by odpowiadały, że wynagrodzenie by odpowiadało. Trwa tworzenie statystyk za listopad niestety, ale w związku z końcem staży i prac sezonowych, bezrobocie w powiecie kutnowskim wzrośnie.